Eksperyment Milgrama był kontrowersyjnym badaniem prowadzonym przez amerykańskiego psychologa Stanleya Milgrama w latach 60. poprzedniego wieku. Miał na celu zbadanie, jak daleko ludzie są gotowi posłusznie podporządkowywać się autorytetom i wykonywać ich polecenia, nawet jeśli są one sprzeczne z ich sumieniem. W eksperymencie powtarzanym wielokrotnie zawsze uczestniczyły trzy osoby: nauczyciel, uczeń i egzaminator. Nauczyciel miał za zadanie przetestować pamięć ucznia, który faktycznie był aktorem. Nauczyciel miał przeczytać listę słów i poprosić ucznia, by je zapamiętał. Następnie przeprowadzał test, a każda zła odpowiedź była karana szokami elektrycznymi, których poziom nauczyciel zwiększał za każdym razem. Każdy nauczyciel był przekonany, że eksperyment ma na celu badanie wpływu kar na naukę, ale nie był świadomy, że uczeń jest aktorem i szoków elektrycznych tak naprawdę nie otrzymuje. Pomimo krzyków ucznia i błagań, aby przerwać eksperyment, większość nauczycieli kontynuowała zadawanie rażenia ucznia prądem aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu. Eksperyment wywołał wiele kontrowersji, bo ujawnił, że większość z nas jest gotowa posłusznie podporządkowywać się autorytetom,